Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy razem dzisiaj. Dziękuję Edycy za te miłe słowa wcześniej. Jakby szukała roli dla Andrzeja, to jest kardynał Richelieu. Nie, żarcik, taki żarcik. Nie. Nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Dziękuję Ci, że nas nie przyrównałeś do Tytusa, Romka i Atomka, bo trudniej byłoby te charakterystyki przypisać nam. Nie, Andrzejku, ty jesteś najukochańszy. Jak nie wiecie, to Andrzej jest prezbiterem naczelnym Kościoła Bożego w Chrystusie, w którym wylądowaliśmy po perypetiach. My go zwamy biskupem, i on się złości. Także na pewno już nie kardynałem. Nie będziemy cię złościć bardziej. Posłuchajcie, ja mam o Polsce mówić, bo taki Rajni tutaj takie zadanie dał. Nie wiem czemu, jak Rajni spojrzał na mnie, to Polskę zobaczył. Kto ja jestem, może dlatego, Polak mały, ale Rajni jest na tego wierszyka, jaki znak twój orzeł biały. Bo faktycznie będziemy przechodzić w tej sesji, ja w tym momencie będę mówił o Polsce troszkę, a później będziemy w tej sesji już po przerwie przechodzić do modlitwy o Polskę. Stąd ta flaga, nikt chyba nie wytłumaczył, skąd ta flaga. Uwierzcie mi, 30 lat temu, nie, to troszkę, no około 20 paru lat temu, prawie 30 lat temu, jak byliśmy z żoną w Stanach Zjednoczonych przez rok, tak zobaczyłem amerykańską flagę, jak przyszedłem do tego zboru gdzieś tam stojąco, to mało się nie przekręciłem. Dlatego, że dla mnie to było wręcz gorszące, jak to jest możliwe, żeby flagę narodową umieszczać w kościele. Co ma piernik do wiatraka? Nie wiem, czy wiecie, jaki przeszliśmy kawał drogi, że polska flaga nie tylko nikogo nie gorszy, ale jest powodem do dumy i prowokacją do modlitwy o kraj, w którym Bóg nas postawił, za który nas uczynił odpowiedzialnymi. Ale zanim będę mówił o Polsce, chcę podzielić się jeszcze jedną refleksją, bo czuję, że to jest ważne, żeby też wzmocnić to, co było wczoraj mówione, o czym mówił John Daigle, o tym połączeniu pokoleń, bo ja też chciałem to, też o tym chciałem coś powiedzieć, ponieważ wierzę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy dzisiaj nie zadawalali się tylko, jak to w świecie się mówi o zmianie pokoleń i kiedy ta zmiana pokoleń jeszcze jest bezkonfliktowa albo kiedy nie towarzyszy zbyt wiele konfliktów, to wydaje się, że to jest absolutny szczyt marzeń. Prawda, że tak jest? Dlatego, że generalnie pokolenia toczą ze sobą bitwę. Jest to jedno z przekleństw, które ciąży na narodzie, odsyłam do Malachiasza, ostatnie wersety Starego Testamentu. To jest przekleństwo, kiedy serca ojców są odwrócone od dzieci i serca dzieci odwrócone od ojców. Ja wierzę, że Bożym pragnieniem nie jest tylko i wyłącznie pokoleniowa czy bezkonfliktowa zmiana pokoleń. To nie jest Boży ideał. Powiedzieć wam, jaki jest Boży ideał? John o tym wczoraj mówił. Połączenie pokoleń, ale na jakiej zasadzie? Na zasadzie, że wszyscy idziemy razem. Wiecie, niektórzy mają obraz i najlepszy obraz, jaki sobie mogą wyobrazić, to to, że zmiana pokoleniowa to jest takie pokojowe przekazywanie pałeczki. Macie taki obraz sztafetowców, którzy biegną na 100, na 400 metrów, przekazują sobie pałeczkę i nam się wydaje, że to jest najlepsze, co się może przytrafić w Królestwie Bożym. Nie, chcę wam powiedzieć, że przekazywanie pałeczki to nie jest Boży ideał. Powiem wam z jakiego powodu. Dlatego, że jeśli przekażesz pałeczkę, to i tak to pokolenie biegnie samo. A to nie jest Boży ideał. Boży ideał jest taki, żebyśmy wszyscy biegli razem. Kto z was się ze mną zgodzi? Żebyśmy potrafili korzystać z mądrości tego starszego pokolenia i z entuzjazmu, gorliwości, zapału i siły młodego pokolenia, żeby te rzeczy móc połączyć. To jest Boży ideał. Dlatego ja nie jestem usatysfakcjonowany myślą o tym, że ja przekażę komuś pałeczkę, bo ja chcę do końca, tak długo jak żyję, biec. Jeszcze raz powiem, to, co się tutaj dzieje, to, co się wydarza, jest bardzo ważne też z tego względu, dlatego że ja to połączenie pokoleń widzę i czuję. I to jest coś, co jest głęboko na Bożym sercu. Jak patrzę, wczoraj przyjechałem akurat w trakcie, jak Kuba zaczął usługiwać Kamiński. Są tu jego rodzice? Dobrze zrozumiałem, że twoje rodzice tutaj? Gdzie? Ujawnijcie się, rodzice. Z tyłu gdzieś, tak? Jesteście, tak? To ja chcę wam powiedzieć, że macie pełne prawo być dumni z syna. Bo ja siedziałem wczoraj,
I byłem dumny z Kuby, chociaż nie miałem żadnego znaczącego wkładu albo żadnego wkładu w jego życie. Siedzę, słucham i się cieszę. Mówię, Boże, podłączam się pod namaszczenie całym sobą. Podłączam się pod tą gorliwość, podłączam się pod to, co jemu dałeś. I powiem wam, to jest niezwykłe, kiedy pokolenie ojców może siedzieć i może się cieszyć, kiedy ich dzieci duchowo usługują. Chociaż nie jesteś moim duchowym dzieckiem, ale jesteś wymodlonym dzieckiem swoich rodziców. I to jest piękne, kiedy możemy się cieszyć z tego, co Bóg czyni w poszczególnych pokoleniach. Mamy u nas w kościele starszego zboru, który ma 87 lat. I całe szczęście, że nie mamy tego idiotycznego prawa kościelnego, które w wieku 70 lat wysyła ludzi na emeryturę. Bo Kaleb miałby problem, Mojżesz miałby problem i paru jeszcze innych miałoby problem. Skąd ludzie wpadają na takie pomysły? Ja wiem, że starość się kojarzy z rzędzeniem, z marudzeniem, z niezadowoleniem, ze ściganiem młodych. Ja wiem, że tak często się wydarzało, ale następuje zmiana. My się cieszymy z młodego pokolenia i z tego, co Bóg w tym pokoleniu czyni. Bo my wierzymy, że mądrość przychodzi z wiekiem. Czasami wiek przychodzi sam, to prawda. Ale ufam, że jak się normalnie rzeczy rozwijają, jak człowiek chodzi z Panem Bogiem, to mądrość przychodzi z wiekiem. I ten starszy zbor w naszym kościele już parę razy próbował mi zrezygnować. Modest ma na imię, znaczy się skromny. Niektórzy go tu znają, Wiesław na pewno, Andrzej pewnie, Jurek. I wiecie co, ja mu powiedziałam, bracie Modeście, jest tylko jeden sposób na to, żebyś się z rady starszych wypisał. Wiesz jaki? Dociera to do ciebie? Nie chcę cię straszyć, przyjdzie taki dzień, kiedy Pan Bóg ci odwoła i powoła do siebie, to będzie ten dzień, w którym powiemy tobie do widzenia i dziękujemy za twoją służbę, ale nie wcześniej. Ja mówię o tym dlatego, że my tej rzeczywistości doświadczamy, gdzie ktoś, kto ma 87 lat, jest ceniony i kochany przez tych, którzy mają lat 20 i vice versa. Że to jest możliwe, że to nie jest jakaś mrzonka, że to nie jest jakieś marzenie, które jest z kosmosu. W Królestwie Bożym marzenia, które są z kosmosu w tym świecie, są realizowane. I jedną z nich jest połączenie pokoleń. Nie na zasadzie przekazywania pałeczki, bo uwierzcie mi, żadne pokolenie samo nie jest w stanie sprostać chwale, która przychodzi, a jednocześnie atakom, które z tym są związane. Żadne pokolenie samo. Ja bym się nie ważył iść na to, do czego Bóg nas zaprosił sam. Bardzo potrzebujemy was, młodzi ludzie i młodsi od nas. Kochamy was, jesteśmy poświęceni, żeby być przy was w tym wszystkim, do czego Bóg was powołał. Kuba, masz moje wsparcie i moją modlitwę do końca twoich dni. I jak na mnie... No nie, do końca moich dni. Gratuluję sobie. Przeliczyłem się, tak, to prawda. Jedno, mądrość nie przychodzi z wiekiem. Przynajmniej nie zawsze. No i słuchajcie, muszę użyć okularów. Kiedyś na jednej konferencji pediatrowskiej, pamiętasz, Andrzejku? Jak stałeś, próbowałeś coś przeczytać, ja jeszcze byłem w tej fazie bezokularowej. Mówię, Andrzej, widzę, że Andrzej się tak nie może z tekstem rozprawić, bo słabo widzi. Ja mówię, może pomogę. Pomóc ci przeczytać? Andrzej mówi, nie, i to tak publicznie, ja mam lepszą dykcję. To są złośliwości w ramach mniej więcej tego samego pokolenia. To sobie wyobraźcie, co się dzieje między pokoleniami często. Ale możemy temu powiedzieć nie. Jak tu siedziałam, moja córka, która jest na studiach w Warszawie, ma średnie pojęcie, co ja w tym momencie robię, chociaż powinna zakładać, że jestem na nabożeństwie. Napisała mi SMS-a. Jestem jakoś wyjątkowo wzruszona dzisiaj, 22-latka. I bardzo żałuję, że nie możemy spędzić tego szczególnego dnia jako rodzina. To jest głos młodego pokolenia, które pragnie być z innym pokolenia, ale to jest głos młodego pokolenia, w którego serce Bóg włożył też miłość do kraju. Ja chcę powiedzieć, że jestem przykładem człowieka, który był wychowywany w takim
takiej dychotomii, w sensie tożsamości narodowej, ponieważ ja mam tak ukraińsko-polskie pochodzenie, mama ma ukraińskie pochodzenie. Jako dziecko bardziej się z Ukraińcami utożsamiałem, ponieważ widziałem w tej lokalnej społeczności w mieście, w którym mieszkałem, jak są na cenzurowanym, jak brzydkie rzeczy się mówi o Ukraińcach. W związku z tym ja mówiłem wszem i wobec, jestem Ukraińcem. I później ta tożsamość Polaka we mnie mocno wzrastała i w momencie, kiedy dostałem się w Boże ręce, Bóg mnie, i to wierzę, że Bóg nauczył mnie, ufam, zdrowego patriotyzmu i nauczył mnie miłości do mego kraju. I cały czas mam to na względzie i cały czas rozumiem, nie muszę tego, albo wytłumaczę w jednym zdaniu, jesteśmy obywatelami dwóch ojczyzn. I ta pierwszorzędna, najważniejsza, ta, dla której poświęcamy większość swojego życia, to jest Boże Królestwo. To jest nasza podstawowa tożsamość. Ale jesteśmy też Polakami. Urodziliśmy się w tym kraju, urodziliśmy się w konkretnym czasie. W tym jest jakiś Boży zamysł i w tym jakaś Boża myśl. I dlatego Bóg chce, żebyśmy się potrafili też utożsamić z własnym narodem. Ciężko to niektórym przychodzi z bardzo wielu powodów. Ja chcę się czuć odpowiedzialny za moją ojczyznę i za mój kraj. I dla tych, którzy często tak nonszalancko mówią, mnie nie obchodzi, co się dzieje w Polsce, nie obchodzi mi, w ogóle mnie Polska nie obchodzi, interesuje mnie własne życie, to chcę powiedzieć, że jako wierzący człowiek, ja mówię do wierzących ludzi, masz generalnie za trzy wspólnoty ponosić odpowiedzialność. Jedna, pierwsza, najważniejsza, to jest rodzina. Albo jeszcze bardziej małżeństwo, później rodzina. Druga wspólnota, za którą ponosisz odpowiedzialność, to jest Kościół, to jest wspólnota w sensie wierzących ludzi, z którymi Bóg cię połączył. I trzecia wspólnota, za którą wierzę, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność, to jest też naród, w którym Bóg nas postawił. I dlatego dziwię się czasami ludziom, którzy właśnie raz, jeszcze raz mówię, tak w noszalanski sposób mówią, a mnie nie interesuje to, co się dzieje wy. Ja rozumiem, są tacy ojcowie, których nie interesuje to, co się w ich rodzinach dzieje. Są tacy ludzie, którzy się nie interesują tym, co się dzieje w ich kościele. Są zupełnie na obrzeżach. Są zupełnie od wspólnoty, od kościoła odwróceni. I są tacy, których nie interesuje to, co się dzieje w kraju. Ja mam ten przywilej i Bogu za tą łaskę dziękuję, że uwrażliwił moje serce i to prawda, że narodowa wspólnota jest czymś, co jest głęboko na moim sercu. Niektórzy ludzie nie rozumieją tego powołania, niektórzy ludzie posądzają mnie o jakieś zaangażowanie polityczne, jakieś nie wiadomo co właściwie. Prawdę mówiąc, i to zdradzę od razu ten sekret, chciałbym was uspokoić, nigdy nie miałem ani przez moment myśli, żeby się zaangażować w życie polityczne. Nigdy. Nie miałem takich myśli. I powiem więcej. Ja nie mówię, że to jest coś złego, bo wierzę, że Bóg będzie ludzi powoływał do tej sfery. Ale to nie jest moim powołaniem. Moim powołaniem jest uwrażliwianie wierzących ludzi w kontekście wspólnoty narodowej i pomoc w tym, żeby zrozumieć szerszy obrazek, co się dzieje w naszym kraju. Nie jestem w stanie dzisiaj w tym krótkim czasie, który mam, powiedzieć, co się dzieje w naszym kraju. W związku z tym tak naprawdę ja troszeczkę cofnę się do historii, czy troszeczkę powiem o wydarzeniu, które miało miejsce właśnie 100 lat temu. Troszeczkę rzucę tutaj światła, chociaż to nie będzie nic odkrywczego, będzie to oczywiste dla was. Po to, żeby pokazać na naszą przyszłość. Po to, żeby proroczo spojrzeć na to, co jest przed nami. Dlatego, że ja mocno wierzę w siłę proroczego widzenia. Powiem wam, w jakim aspekcie mówię o sile proroczego widzenia. W takim aspekcie, w jakim Symeon bierze małego Pana Jezusa i mówi coś z objawienia, które pochodzi od Ducha Świętego, czego nie rozumieli apostołowie jeszcze w momencie, kiedy już dawno było po zmartwychwstaniu Pana Jezusa i Jego w niebowzięciu. Apostołowie się w Jerozolimie zastanawiają, czy Ewangelia jest także dla pogan. Pamiętacie? A Symeon, mając prorocze widzenie, bierze Pana Jezusa na ręce i mówi, oto światłość, która oświeci pogan i chwałę Twojego ludu izraelskiego. Symeon widział o Jezusie, wiedział o Jezusie przez objawienie coś, czego apostołowie, jeszcze mówię, do końca nie rozumieli i czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. To jest siła proroczego widzenia. My bardzo tego potrzebujemy. Ja w życiu miałem takich mnóstwo momentów, gdzie o mało nie zwątpiłem w to, do czego Bóg mnie powołał, o mało nie zwątpiłem w to, do czego Bóg innych powołał i o mało nie zwątpiłem w to, co Bóg mówi na temat powołania naszego kraju. To, co mnie uchroniło przed zniechęceniem, przed poddaniem, przed rezygnacją, przed powiedzeniem, to nie ma sensu, to jest właśnie prorocze widzenie. Jak wielu z was potrzebuje proroczego widzenia, jeśli chodzi o własne życie, ręka do góry?
I ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o słowie proroczym, które Reinhard przekaże, czy ktoś inny. Nie, mówię o czymś, co Bóg mówi do nas. To prorocze widzenie samych siebie, prorocze widzenie swojego serca, prorocze widzenie innych ludzi. Jakżeż łatwo się w służbie zniechęcić ludźmi. Każdy pastor miał takie momenty, że z powodu ludzi chciał zrezygnować, powiedział, to nie ma sensu. To jest syzyfowa praca, to tego się nie da w żaden sposób ogarnąć. To, co sprawia, że po 26 latach służby, bycia z ludźmi dzień w dzień, to, co sprawia, że chce mi się i to, co sprawia, że kocham dalej ludzi, to jest siła proroczego widzenia. Miałem takie sytuacje, gdzie prorokowałem lata temu, 20 lat temu, pamiętam takie małżeństwo, prorokowałem do nich, ja w wielu miejscach to opowiadałem, prorokowałem do ludzi, którzy byli w bardzo złym miejscu, ja tego miejsca nie rozumiałem. Dla mnie to był zwykły bunt, bunt się szybko załatwia. Ja pamiętam, że w pewnym momencie, kiedy modliliśmy się o ludzi, ja ich wywołałem do przodu, ja mówię, nie wywołałem do przodu, ja podszedłem do nich, bo wiedziałem, że jak wywołałem ich do przodu, to nie przyjdę. Ja podszedłem i nie byłem pewny, czy oni się zgodzą, żeby się o nich modlić. W takim miejscu byli, małżeństwo. Ja mówię, czy mogę się o was pomodlić? I tak spojrzeli na siebie na zasadzie, no coś gościu, jak już masz takie parcie i inaczej się nie da, to się pomóc. Ale to i tak niczego nie zmieni. To był ich wyraz twarzy. Dobrze odczytałem to. I wstali i zacząłem się o nich modlić i ja miałem o nich złe myśli. Naprawdę. Nie wiem, czy wiecie, pastorzy mogą mieć o owcach złe myśli. I vice versa też się to zdarza. I miałem złe myśli. I w pewnym momencie się modlę i nagle czuję, jak Duch Święty zaczyna mówić do nich. I ja, to było coś takiego, jak ja bym stał z boku i sobie myślę, co ty gadasz w ogóle? Ty się w ogóle z tym nie zgadzasz. Ty w ogóle tak nie myślisz. I ja tak patrzę i sobie myślę, co ja w ogóle mówię? Co ja w ogóle mówię? I nagle po modlitwie, po tym słowie proroczym, ja sobie uzmysłowiłem, że to był Duch Święty, który mówił do ich potencjału, mówił do ich serca, mówił ponad tymi wszystkimi rzeczami, które się najpierw rzucały w oczy. Bóg widzi głębiej. Człowiek patrzy na to, co to przed oczyma, Pan Bóg patrzy na serce. I co? Powiecie, jak proroctwo im posłużyło? No tak, że miesiąc później wybyli z kościoła. I nie było ich 12 lat, a ja 12 lat skutecznie tą historię opowiadałem w różnych miejscach, czekając na pytanie, czy ktoś przyjdzie i mnie po nabrzeństwie zapyta, i co z tymi ludźmi się stało po tym pozytywnym proroctwie? I przez 12 lat musiałbym szczerze i pokornie mówić, niewiele. Są poza kościołem, są na pustyni. Po 12 latach wrócili. I dzisiaj są moją radością. I dzisiaj cały kościół i ja zobaczyłem ich serce w takich barwach, w takich kolorach, w takich kształtach, jakie Bóg mi wtedy 20 lat temu dzięki sile proroczego widzenia dał zobaczyć. I bardzo potrzebujemy też proroczego widzenia, jeśli chodzi o nasz kraj. Jest rok 1999, znaczy teraz jest 2018. Żeby nie było niejasności. Ale ja opowiadam o pewnym wydarzeniu. Jesteśmy w Pradze. Tutaj przywołam z pamięci to wydarzenie, na którym był Wiesiu, Andrzej, Jurek, ja nie pamiętam, kto tam jeszcze był. Mamy spotkanie UPA Prayer Link. Pamiętacie to? 10-9 rok. Proszę. Edek Pawłowski był. Jeszcze Irena Stankiewicz. Więcej nas było, ale ja z tych, które tutaj są. I pamiętam ten moment, jak wieczorem, to było po południu, ja mam takie silne poczucie zranienia jako Polak. Ja się czułem tak zraniony w kontekście II wojny światowej, w kontekście tych czczych obietnic brytyjsko-francuskich, że kiedy nas napadną Rosjanie, czy ktokolwiek inny, czy Niemcy, to my staniemy w waszej obronie. Ja się czułem tak obolały i to było tak duchowe doświadczenie, że ja nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Pamiętam do Wieśka, mówię, Wiesiek, ja ci powiem, co ja czuję. Mówię, to jest straszne, ja nie jestem w stanie tego dłużej nosić. Co się dzieje? I Wiesiek mówi, też nie wiem. Ale przynajmniej mi współczuł. I ja chcę wam powiedzieć, że ja z tym nie przyjechałem. Słuchajcie, ja z tym nie przyjechałem. To nie jest tak, że ja z tym przyjechałem i po prostu wnoszę tą atmosferę. To nagle przyszło. Nagle czuję coś, co czuje część narodu. Nagle czuję coś, co jest w trzewiach narodu, co jest gdzieś w tym genetycznym przekazie. Nagle czuję zranienie jako Polak. Wiesiu mówi, poczekajmy. Ja też pomyślałem sobie, poczekam, pójdę spać. I to w nocy się rozejdzie po kościach. Wstaję rano, jest gorzej. Jest gorzej. Ja nie jestem typem, ci, którzy mnie znają, nie jestem typem urazowego człowieka w sensie takim psychicznym. Tak? Są ludzie bardzo urazowi. Tak jak zawodnicy, jak piłkarze. Arjen Robben z Bayernu, co upadnie, to kontuzja. Lewandowskiego mogą kosić raz po raz, on i dalej wstaje i gra. To jest nasze przeznaczenie jako narodu.
Skromność Adama Małysza i nieurazowość Lewandowskiego to jest nasze przeznaczenie. Ale w tym momencie tak to nie wygląda. Jest bardzo duża część społeczeństwa, albo jakaś, jeśli nie duża, to jakaś część społeczeństwa, która jest bardzo urazowa. I następnego dnia, ponieważ to nie ustępowała, poszedłem do Briana Millsa, on to prowadził. Ja mówię, Brian, taki Brytyjczyk, kochany człowiek, on i Roger Mitchell to prowadzili, nasi przyjaciele, przynajmniej Roger tutaj bywał na konferencjach naszych podjętowskich. Ja mówię, Brian, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, czuję takie straszliwe zranienie. I mu mówię, on mówi, no nie mogę się do tego odnieść, bo ja nie znam waszej historii. Ja mówię, ja nie oczekuję, ja po prostu tylko zrzucam to brzemię, mówię, że tak się czuję. I to jest długa przerwa i pod koniec przerwy Brian przychodzi do mnie i mówi, podziel się tym ze wszystkimi, którzy tam są. W związku z tym wyszedłem i sobie myślę, bardzo delikatna sprawa, bo ja nie chcę stanąć w miejscu kogoś, kto oskarża, tak? Tam są Rosjanie na tym spotkaniu, tam są Niemcy, tam są Francuzi, tam są Brytyjczycy i ja mam też wyjść i powiedzieć, słuchajcie, zraniliście nas. I was nie lubimy. A więc wyszedłem i najdelikatniej, jak potrafiłem, powiedziałem o tym bólu. Aha, dlaczego Brian kazał mi wyjść? Mówi, dlatego wyjdź i powie, dlatego że mamy jakiś sygnał od stawienników, którzy się w trakcie modlą na temat Polski i oni chcą coś przekazać. I zaczyna się, przerwa się kończy, ja to powiedziałem, co powiedziałem. Wychodzą ci wstawiennicy, stają tak rzędem i mówi, mamy słowo dla Polski. Mamy słowo dla Polski. I słuchajcie, ci ludzie, pamiętacie, ci ludzie, ci wstawiennicy nawet nie wiedzieli, że ktoś jest z Polski. Ale w trakcie, gdy się modlili, w trakcie, gdy ja swój ból wylewałem przed Brianem, Bóg do nich przemówił słowem dla Polaków i oni wyszli, stanęli w rzędzie. Tam była Kanadyjka, tam była Brytyjka, tam była Niemka, tam było kilka osób co najmniej. Wychodzą i mówią tak. Ktoś tu mi cały czas śledzi, to jest mój cień chyba, tak? Wolam światło z góry. Mamy słowo dla Polski. Diabeł chciał was usunąć z mapy Europy i chciał waszego unicestwienia. Ja sobie myślę, kobieto, nie wiesz, co mówisz, bo nas na 123 lata diabeł usunął z mapy Europy i nie było polskiej państwowości w tych latach. I nagle upadają trzy mocarstwa. To te właśnie przegrywają wojnę. Państwa centralne przegrywają wojnę i Polska musi być wyzwolona, bo Bóg ma plan dla tego narodu. I później mówię, jesteście proroczym narodem dla Europy. Jesteście proroczym narodem dla Europy. I nie tylko to słowo, ale wiele innych, które przychodziło od ludzi z innych krajów, myśmy przyjęli. Ufam, że w pokorze serca. Pokora oznacza powiedzenie Bogu tak, i pokora nie oznacza myślenia o sobie w kategoriach jestem od kogokolwiek lepszy. Dlatego, że jeśli człowiek się czuje wybrany, a powinien czuć się wybrany, to nie jest to na zasadzie ekskluzywności, ale inkluzywności. Na zasadzie nie wyłączenia, tylko włączenia. Jeśli Bóg mówi, jesteś wybrany, to Bóg mówi, jesteś wybrany dla czegoś i dla kogoś. Jeśli inaczej swoje wybranie zrozumiesz, to będziesz miał problem. Ponieważ Bóg wybiera tylko tych, i to jest Jego wybór, którzy są gotowi poświęcić się dla innych. Izrael przez wieki nie rozumiał swego powołania, dlatego że traktował go w kategoriach ekskluzywnych, chociaż Bóg do Abrahama powiedział, przez Ciebie będą błogosławione wszystkie narody. I dlaczego Izrael przez wieki tak obrywał? Może nie myśleliście o tym. Właśnie dlatego, że myśleli, że są wybrani na zasadzie ekskluzywności, czyli my kosztem innych. Nie. Nie Izraelito, nie Żydzie, nie Polaku. Nie ktokolwiek inny, który odbierasz powołanie od Boga dla siebie i dla narodów. Jesteś wybrany przez Boga dla czegoś i dla kogoś. I musisz w tym zachować pokorę od to, o czym mówił Jurek. Musisz żyć życiem uniżonym, bo inaczej to wszystko bierze w łeb i nie ma najmniejszego sensu, ponieważ Pan Bóg się nie podpisze pod niczym, co ma na sobie jakąkolwiek charakterystykę pychy. Polska musiała zaistnieć na nowo. Dlatego obchodzimy dzisiaj stulecie odzyskania niepodległości. I chcę wam powiedzieć, że to jest cud, który się dokonał nie na naszych oczach, bo chyba nikogo jeszcze wtedy nie było z tych, którzy tu są. Chyba, że jest jakaś osoba, która ma 100 lat na tej sali, ale wątpię. Ale też odzyskaliśmy wolność pełną.
89 roku i to jest to, czego doświadczyło już nasze pokolenie. I słuchajcie, ja, jak byłem w Muzeum Solidarności w Gdańsku, kto z was był w Muzeum Solidarności? Mało. Za mało. Wiesz, nie wiem, czy ty miałeś taką konkluzję, ale ja miałem. Pomyślałem sobie, ty, ja jestem stary. Bo ja chodzę po muzeum, które opowiada o wydarzeniach, które się wydarzyły za mojego życia. Słuchajcie, wiecie, jakie to jest niesamowite? Byliście jakieś takie muzeum, które opowiada o czymś, co wy widzieliście na własne oczy? Albo w przekazie telewizyjnym bezpośrednim, albo jakim tam? To jest naprawdę poważna sprawa. Ja się, Boże, ja jestem stary. Znaczy, do jakiego byście muzeum nie poszli, to wszystko, co opowiada to muzeum, to opowiada o tym, czegoś, co się wydarzyło nie za waszego życia i mojego, ale to muzeum tak. Dlatego, że zadziała się historia, absolutnie niezwykła historia. I dużo można było mówić ciekawych, fajnych rzeczy, ale chcę niestety na moment, niestety, bo to jest trochę trudniejsze, ale chcę was też pocieszyć, chcę na moment odnieść się do sytuacji, którą mamy obecnie. Do tego podziału, który jest w Polsce. Ja teraz tak, ja nie będę opisywał tego, w jakim jesteśmy w tym momencie punktowo miejscu. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że mógłbym kogoś dotknąć, urazić, rozdrażnić, sprowokować do rzucenia jajkiem, tudzież zgniłym pomidorem. W związku z tym, chcąc być w bezpiecznym miejscu, wiem, że ta kazalnica jest trochę taka, że się można schować, nie będę mówił, jak ja w szczegółach, przynajmniej jak ja widzę to, co się w tym momencie w Polsce dzieje. Dlatego, że jakby ktoś mnie zapytał, jak patrzę na tę sytuację, to bym powiedział, jestem za, a nawet przeciw. Jak mówi klasyk. Ponieważ w tych sytuacjach, które mają miejsce w tym momencie w Polsce, w tym zamieszaniu, w tym podziale, możemy zobaczyć to, co jest dobre i możemy zobaczyć to, co jest złe. I ja chcę przeczytać szósty rozdział, czy początek szóstego rozdziału Księgi Proroka Ezechiela. I chcę odnieść się do tego podziału, który w tym momencie widzimy. Ja nie jestem w stanie tego w 10 minut wam pokazać, tak? Ale w 2000 roku napisałem artykuł pod tytułem Pokój czy miecz. I postawiłem tam taką tezę i ja wiem teraz i wiedziałem wtedy, że jest to słowo prorocze. Chociaż nie wyrażałem tego, tak mówi Pan. To było w formie artykułu wyrażone, pokój czy miecz, gdzie pisze o tym, że do tego kraju przychodzi miecz. I tekst Księgi Proroka Ezechiela, szósty rozdział, trzeci werset do Izraela jest powiedziane, góry Izraela, słuchajcie słowa Pana Boga, tak mówi Pan Bóg do góry pagórku od strumieni dolin. Oto ja właśnie sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze wyżyny. I to słowo wtedy Bóg mi dał, jeśli chodzi o nasz kraj i wiedziałem, że do naszego kraju przychodzi bardzo głęboki rozdział. Pisałem to o tym w tym artykule. I pamiętam, że kończyłem ten artykuł, ja go mam, on jest fizycznie dostępny. Pamiętam, że końcówkę tego artykułu, w końcówce postawiłem pytanie, pokój czy miecz? Powołałem się na Pana Jezusa. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Halo, wytłumaczcie mi to teraz. Kiedy mówi to Książę Pokoju, który w innym miejscu mówi, pokój daje wam. Ale Bóg daje pokój swoim. Swoim daje pokój. Do świata przychodzi najpierw z mieczem. I pamiętam, postawiłem pytanie, to pokój czy miecz? I odpowiedziałam sobie sam. I wierzę, że Bóg odpowiedział, najpierw miecz, później pokój. I to ten sam miecz, o którym mówi Symeon do Marii, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Więc jest pewien rodzaj rozdziału i podziału, który jest przez Boga usankcjonowany. I to widzicie w Biblii, w liście do Koryntian. Pierwsze rozdziały mówią o podziałach między Koryntianami z powodów cielesnych. Paweł mówi, pamiętacie? Jeden mówi jasne Apolosowi, inny Kefasowi. Paweł mówi, to jest wynik waszej cielesności. Ale w tym samym liście, w 11 rozdziale mówi, słyszę o podziałach między wami. I wierzę, że one są i one, Paweł nawet mówi, one nawet muszą się wydarzyć. Pamiętacie to? Zastanawiałeś się kiedyś na tym, jak to? Czyli jest jakiś rodzaj podziału, które Bóg sankcjonuje tak. Dlatego, że w tych podziałach ma się dokonać wiele ważnych rzeczy. Polaryzacja, której się tak strasznie boimy, ona ma swoje ogromne też plusy. Bo wychodzi na jaw, tak mówi Paweł w liście do Koryntian. Wychodzi na jaw. I powiem wam, 2-3 godziny bym was tutaj trzymał, żeby wam pokazać, co wychodzi na jaw w tych dniach w Polsce. Nie ma na to czasu. Chcę powiedzieć tylko tyle, że jestem dobrej myśli. Że jestem dobrej myśli, że pomimo tego podziału, który jest zatrważający pod pewnymi względami, do którego ja nie chcę przykładać swojej ręki cielesnej. Nie chcę przykładać.
Nie jestem tym zainteresowany. Nie jestem zainteresowany kłótniami na temat sytuacji, która ma miejsce w Polsce. Mam bardzo wyraźne zdania na temat tego, co się dzieje. Bardzo klarowne. Ale nie potrafię powiedzieć, to nie są procesy, przez które Bóg nas przeprowadza, bo wręcz przeciwnie, uważam, że to są procesy, przez które Bóg nas przeprowadza. I wierzę w to z całego serca, że po tym okresie podziału, po tym okresie rozdwojenia, to ten podział jest bardzo rzeczywisty. Jakby ktoś nie pamiętał, kiedy on się zarysował, to on się zarysował w roku 2005, po śmierci Jana Pawła II. Jesienią tego roku te podziały się zarysowały. Chcę wam coś powiedzieć. Ściągnijcie te oskarżenia z dwóch postaci, które za ten podział wielu ludzi odpowiada. Ściągnijcie te oskarżenia z Jarosława Kaczyńskiego i z Donalda Tuska. Bo oni są tylko egzemplifikacją tego podziału, który się ciągnie przez wieki, a do kulminacji którego Bóg prowadzi w tych dniach. I chcę to powiedzieć, dlatego że to są słowa prorocze też nad naszym narodem. Polska będzie krajem jedności, takie były słowa prorocze, i ludzie z innych krajów będą przyjeżdżać i patrzeć na jedność, która jest w tym kraju. Ale zanim to się wydarzy, jest miejsce dla Kościoła, jest rola dla Kościoła. Czytacie list do Rzymian, 8 rozdział. Kocham ten rozdział, tam jest tyle niezwykłych rzeczy. Tam jest powiedziane to, o czym mówił Jurek, co jest też pasją mego życia, bo jest powiedziane, a przeznaczył nas, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. Słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli, jakie macie przeznaczenie, to wam chcę dzisiaj powiedzieć, twoim przeznaczeniem jest stać się podobnym do Jezusa. I to w tym kontekście, w tym rozdziale, w tym liście Paweł mówi o objawieniu się Synów Bożych. Stworzenie całe oczekuje objawienia się Synów Bożych. Ja to powiem, pomimo tego, że wiem, że Andrzej Nydzusiak też będzie o tym mówił, wczoraj o tym gadaliśmy. Powiem dla wzmocnienia. Andrzej też z tym przyjechał, w związku z tym ja też powiem to, z czym ja przyjechałem. Bóg dzisiaj od Kościoła oczekuje tego, że staniemy się w pełni Synami Bożymi. A w pełni Synami Bożymi stajemy się wtedy, kiedy czynimy pokój. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. I kiedy Bóg w tym roku do mnie mówił na temat przebaczenia i pojednania, kiedy powołaliśmy fundację o tej nazwie, kiedy zorganizowaliśmy pierwszą imprezę dla naszego miasta w tym kontekście, bo wiemy, że to jest przesłanie, z którym my mamy pójść na zewnątrz, dlatego że wierzę, że Bóg potrzebuje synów pokoju. W tym kraju potrzeba najbardziej synów pokoju, nie ludzi, którzy niosą rozłam. Co chwilę słyszę wieści, które mi dochodzą o tym, że gdzieś w jakimś kościele, jakiejś wspólnocie, jakimś zborze znowu ludzie się podzielili. Bo wizja nie taka. Nie, to nie kwestia wizji. To jest zawsze kwestia chorych ambicji. To jest zawsze kwestia kompleksów. To jest zawsze kwestia nieujarzmionego ja. To jest zawsze kwestia pychy. To jest zawsze tego typu kwestia. Mnie nie interesuje nic. Żadne wyjaśnienia, bo natura podziału jest zawsze taka sama. Chyba że to jest podział, do którego Bóg prowadzi. I to trzeba nauczyć się odróżniać. Bo niektórzy, nie odróżniając tego, uważają Lutra za człowieka, który podzielił Kościół. Nie, ja ostatnio jednemu księdzu powiedziałem, który mi powiedział, wie pastor co, ale Luter to z powodu kobiety z tą reformacją wystąpił. Ja tak patrzę na niego, doktor. Ja mówię, ksiądz prałat naprawdę tak myśli w XXI wieku? Przy tym, co my wiemy o Kościele, o procesach, ja mówię, czy ksiądz, doktor wie, że gdyby nie Luter, nie byłoby dzisiaj ani katolicyzmu, ani protestantyzmu. Ale jest mnóstwo cielesnych podziałów, którym Bóg mówi nie. I bez względu na to, czy to jest podział jeden czy drugi, taki czy taki, Bóg potrzebuje synów pokoju. I chcę wam powiedzieć coś, bo też mi Bóg ukazał w tym roku. Ja naprawdę wierzę w gradację błogosławieństw. One nie są przypadkowo ułożone. Bo proces duchowy, którym tam jest opisany w błogosławieństwach, zaczyna się zawsze od świadomości swego ubóstwa w duchu. Nie ma żadnej reformy, żadnej zmiany, nie ma niczego, jeśli sobie najpierw nie uzmysłowimy, że zaczyna się to od mojego uniżenia i świadomości tego, że jestem duchowo ubogi i potrzebuję Boga. I później te wszystkie rzeczy, one są w absolutnej kolejności. I w końcu ci, którzy mają czyste serca,
czyste od nienawiści, czyste od goryczy, czyste od różnych złych rzeczy. Kiedy mają czyste serca, nagle widzą Boga. Bo taka jest kolejność tych błogosławieństw. Nagle widzą Boga. Kiedy widzą Boga, następne, stają się synami pokoju. Bo tym, który nimi rządzi, który ich prowadzi, jest książę pokoju. I później mam niezbyt dobrą wieść. Jak się stanę z Synem Bożym, to przychodzi ten rodzaj prześladowania, o którym mówi Pan Jezus. My jeszcze nie wiemy, co to jest prześladowanie. I ja wiem, że to może być kontrproduktywne, co mówię, i zniechęcające. Teraz chcesz mnie namówić, żebym ja się stał synem pokoju po to, żeby za chwilę oberwać? Nie bój się. W tym obrywaniu Bóg będzie z tobą. A jeśli chcesz pełnić Jego wolę, to nie uciekniesz od prześladowania. Takiego czy innego. Musisz się z tym oswoić i musisz się tego nauczyć. Każde Boże dzieło będzie atakowane. Jeśli nie jest atakowane, to stawiam znak zapytania, czy to jest Boże dzieło. Bo biada wam, gdy wszyscy o was dobrze mówić będą. Ilu tutaj jest synów pokoju? Żeby człowiek mógł się stać synem pokoju, córką pokoju, musi znaleźć pokój sam z sobą, a może najpierw z Bogiem, a później sam z sobą. Jesteśmy podzieleni, dzielimy się, powiem wam z jakiego powodu? Z tego powodu, że jesteśmy wewnętrznie rozdzieleni, rozdarci. I całe szczęście, że Polska podzielona jest generalnie tak tylko na dwie części. Generalnie tylko na dwie. Bo wiecie, że są osobowości, multiosobowości, które się scala później w procesie terapeutycznym. Z iluś tam osób w środku się prowadzi do tego, żeby była w końcu jedna. Wiecie, dlaczego ważne, żebyśmy byli wewnętrznie scaleni? Bo niechaj nie myśli człowiek, nie mniema, że coś od Boga otrzyma, jeśli jest rozdwojony w swojej duszy. Rozdwojenie ludzie w swojej duszy niosą rozdwojenie gdzie indziej. Dlatego musisz się zatroszczyć o swoją duszę, poddać ją Panu Bogu, przebaczyć wszystkim, którzy cię zranili i dążyć z całego serca i z całej siły do tego, żeby się pojednać. To jest zadanie synów pokoju. I na koniec przeczytam coś, co napisałem. Dwanaście lat temu. Kiedy pisałem książkę w Zgadzeńczy Wybrani. Książka o Polsce. O naszej historii, o procesie, które opisuje przechodzenie od poczucia wzgardzenia do poczucia wybrania. Ktoś czytał tą książkę albo się zastanawia, co to za tytuł wzgardzenie czy wybranie, to się odwołuje do listu do Koryntian. To, co wzgardzone wybrał Bóg. I ten proces w osobistym życiu, ale w życiu też wspólnotowym, narodowym, przechodzenia od poczucia wzgardzenia, bo to, z czym ludzie największy mają problem, to wam powiem z czym? Z poczuciem własnej wartości, które jest bardzo częste, bliskie zero. Czy wiecie, że jak ludzie chorują na schizofrenię na przykład i mają te tak zwane omamy słuchowe i słyszą te głosy, ja pamiętam na studiach psychologicznych, jak... Czy ja sobie mogę wodę otworzyć, napić się? Będzie odliczone od czasu? A zgubiłem mojego tłumacza, czy nie? Are you getting anything? I can repeat it for you afterwards. Miałem zajęcia z, nie pamiętam, z psychopatologii. Pani nam otworzyła symulację głosów, które ludzie słyszą w momencie, kiedy mają te straszliwe objawy psychotyczne, omamy słuchowe, kiedy słyszą te głosy do nich dochodzące albo ich w ich wnętrzu. Ja siedziałam przez 5 minut pod tym czymś, to leciało z głośników i byłem przerażony tym, co słyszę. Przerażony. I powiem wam, 95% tych rzeczy, które ludzie słyszą, to jest uderzenie w ich poczucie wartości. Jesteś do niczego. Jesteś straszny. Jesteś głupi. Jesteś do niczego. Jesteś straszny, jesteś głupi. Non-stop te same teksty. Ostatnio rozmawiałem z taką psychiatrą, którą się zaprzyjaźniliśmy. Ja mówię, Iza, powiedz mi, czy moja obserwacja jest słuszna? Ja mówię, 18 lat pracowałaś jako psychiatra na oddziale, oddziale psychiatrycznym żeńskim. Ja mówię, czy naprawdę ci ludzie, co słyszą, to są wszystko głosy uderzające w poczucie wartości? Ona mówi tak. Zdecydowana większość. Absolutna, przeważająca większość. To znaczy, ja mówię do niej,
Ona nie jest nawrócona. Ja mówię, to znaczy, że to przychodzi z jednego źródła. To znaczy, że jest ktoś, kto chce w poczucie wartości uderzyć. I Bóg nas konsekwentnie przez lata leczy z tego poczucia wzgardzenia i prowadzi nas do miejsca powołania i do miejsca poczucia wybrania jako Polaków. Kiedy pisałem tę książkę, kiedy ten proces próbowałem opisać, na ten moment, na te lata kilka, mamy taki regres, to też w psychologii znajome. Myślę, że myśmy się wystraszyli jako Polacy sukcesu jako naród, ale też parę rzeczy ważnych się musi wydarzyć w tak zwanym międzyczasie, dlatego ten proces jakby jest na moment zatrzymany. Ale ja się trzymam tego, co Bóg mi pokazał. Chwytam się tego, co Bóg mi objawił. My jesteśmy przekonani, że do Polski przychodzi potężne przebudzenie. Kiedy Bóg nas nawiedził w 95 roku, pamiętam, Jurek był u mnie wtedy w Gorzowie, jak mieliśmy 2-3-dniowe nawiedzenie, że chodziliśmy, mówiliśmy o jej, co to będzie. Nic nie byliśmy w stanie powiedzieć, tylko o jej, co to będzie. Pamiętasz? Po prostu byliśmy nieprzytomni, byliśmy jak we śnie, jak mówi Psalm 126. Napisałem, o jakiej Polsce marzy, to jest to marzenie, przeczytam. Moje przekonanie i wiarę w to, że do tej rzeczywistości zmierzamy, że to jest przeznaczeniem naszego kraju, że w tej rzeczywistości będziemy chodzić, że to się stanie w wyniku przebudzenia, reformacji, transformacji. Bo przebudzenie to za mało. Potrzebne jest przeoranie świadomości społecznej. I tego może dokonać tylko i wyłącznie moc Boża i Ewangelia. O jakiej Polsce marzę? Marzę o Polsce, która po uszy rozkochana jest w Bogu. Ja wam nie muszę tych rzeczy wyjaśniać, bo wy jesteście w stanie sobie sami to wyjaśnić. Marzę o Polsce, w której kochamy i szanujemy innych. Marzę o Polsce, w której serca dzieci są zwrócone ku ojcu, a serca ojców zwrócone są ku dzieciom. Marzę o Polsce, w której dom jest miejscem miłości, w którym dzieci doznają szczęścia i prawdziwego spełnienia. Marzę o Polsce, w której odkryjemy bogactwo Pisma Świętego, którego mądrość może mieć zbawienny dla nas skutek. Marzę o Polsce, w której człowieka mierzy się miarą serca, a nie ocenia się po jego pochodzeniu, wykształceniu, kolorze skóry, narodowości czy przynależności kościelnej czy religijnej. Bóg kocha muzułmanów, chciałem wam powiedzieć. Jakieś amen usłyszę? Bóg kocha muzułmanów. I nie my mamy się ich bać, tylko oni nas. To jest Ewangelia. Kuba, zgadzasz się? No dobrze, że z młodego pokolenia ktoś się zgadza. Marzę o Polsce, w której każdy może czuć się jak w domu. Marzę o Polsce, w której opinię publiczną kształtować będą ludzie o wielkich sercach i wielkich umysłach. Tego potrzebujemy też w Kościele. Ludzie o wielkich sercach i wielkich umysłach. I słuchajcie, nie każdy się rodzi z wielkim umysłem. I nie jesteśmy temu winni. Ale za wielkość serca odpowiadamy już bardzo bezpośrednio. I sobie myślę, Boże, jakie to byłoby piękne, gdyby w Kościele ludzie chociaż mieli wielkie serce. A czasami ani tego, ani tego. A od Kościoła się musi zacząć. Marzę o Polsce, w której nie będzie konfliktu pokoleń. Marzę o Polsce, w której polityka nie jest kształtowana przez sondaże opinii publicznej, ale jest wyrazem śmiałej i dalekosiężnej wizji uczciwych rządzących. Marzę o Polsce, w której nie niszczy się autorytetów. Marzę o Polsce, w której nie promuje się miernoty i głupoty, a z przewrotności nie czyni się podstawowej zalety. Podkreślone, w tych czasach szczególnie. Marzę o Polsce, w której normy moralne nie są kształtowane przez tylko to, co miłe i przyjemne, ale przez to, co dobre, właściwe i oparte na odwiecznych Bożych standardach. Marzę o Polsce, która jest dostatnia materialnie, ale z jej bogactwa mogą korzystać też inni. Marzę o Polsce, w której ludzie zanim coś uczynią, upewnią się najpierw, co myśli o tym Bóg, a dopiero potem, co pomyślą inni ludzie. Marzę o Polsce, w której ludzie potrafią sobie wzajemnie przebaczać. Marzę o Polsce, która stwarza wszystkim równe szanse. Marzę o Polsce, w której ludzie będą okazywali sobie więcej wdzięczności, a mniej będą narzekali. Jakieś amen? Marzę o Polsce, w której w ludziach nie będzie rozdźwięku pomiędzy sercem a umysłem. Marzę o Polsce, którą szanować będą i cenić inne kraje. Marzę o Polsce, w której sprawujący władzę będą przede wszystkim służyć ludziom. Marzę o Polsce, w której nikt nie sięga po oskarżenie i osąd. Marzę o Polsce, w której ginie bieda, dlatego że nauczyliśmy się dzielić z innymi. Marzę o Polsce, która w pełni potrafi skorzystać z tego, co w jej historii było piękne i szlachetne, ale która potrafi stawić czoła tym momentom, które w jej historii były niechlubne. Marzę o Polsce, która porzuca historycznie uwarunkowaną mentalność ofiary i potrafi pojednać się z innymi.
I marzy o Polsce, i to jest słowo prorocze bardzo jasne i klarowne, które jest głosem sprawiedliwości w Europie. To jest nasze przeznaczenie. I czy nie jesteście mi wdzięczni, że się nie skoncentrowałem na tu i teraz, a starałem się wasz wzrok przekierować na to, co będzie jutro, co wszyscy czujemy, że jest naszym przeznaczeniem od Pana Boga. Amen. Witajcie na kanale Inna Droga. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jakie umieszczamy, wciśnijcie ten dzwonek. Do zobaczenia.